Wszystko, co chciałbyś wiedzieć w czasach koronawirusa, Anna Kaczmarek, zapraszam. Moim Państwa gościem jest dzisiaj dr Michał Mularczyk, internista, kardiolog interwencyjny, założyciel serwisu bezkalorii.pl. Witam serdecznie, Pani Aniu. Panie doktorze, w czasie pandemii koronawirusa e, słowo odporność odmieniamy przez wszystkie przypadki. A nawet parę więcej. Tak, wszyscy chcemy być odporni wszyscy chcemy przejść zakażenie bezobjawowo albo chcemy mieć niewielkie objawy. A co to tak naprawdę jest ta odporność? Odporność to jest tak pierwsza część to nasze bariery, czyli zdolność do niedopuszczenia patogenu do nas, no bo inteligentne wpuszczanie korzystnych dla nas tak powiem, bakterii w odpowiednich ilościach, że to jakby Definicja, która mówi o barierze, a druga część to jakby ten sposób, że jak już wpuści nasz organizm, czyli ta pierwsza bariera w jakiś sposób zawiedzie, to sposób, umiejętność eliminowania, unieszkodliwiania, i trzecia część i wytworzenie pamięci immunologicznej, żeby w przyszłości go szybciej rozpoznać. Czyli właśnie to, to jest jakby taka odporność, tak? Mm -hmm. Czy taką odporność dobrą która nas ochroni, możemy na przykład zbudować przez tydzień, albo biorąc jakieś reklamowane suplementy. A może warto zmienić swój sposób odżywiania, na przykład, żeby taką odporność budować. Znaczy to jest tak, że jesteśmy pokoleniem mikrofalowym. Ja chcę teraz, mamo teraz, teraz, cukierka, daj mi teraz, prawda? W związku mhm. z tym, no jeżeli my w ten sposób jesteśmy wychowywani, masz od razu wszystko, no to my w ten sposób to pojmujemy. Nie da się tak. Po prostu nie i już, dlatego, Szkoda. że. No, wiem, wiem no, bo ja wiem z drugiej strony to jest też jakiś rodzaj selekcji, prawda? No ci leniwi, bo lenistwo to jest naj, według mnie yy, największa choroba, najcięższa dla nas, która nas toczy cały, całe społeczeństwo i z niego wynika cała reszta chorób i nieszczęść. W związku z tym, jeżeli pozbędziemy się tego lenistwa, co jest ekstremalnie trudne, mamy szansę być rzeczywiście <laughs> szczęśliwi i zdrowi, tak? Dobrze, czyli, y, czyli b, suplementy w tydzień. Y, Jakieś dziwne sposoby, nie. A odżywianie na dłuższą nasze, metę. Nasze, suplementy, te, o, o, o tym też chwilkę, też są potrzebne. Mm -hmm. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli popatrzymy na to, co nasi kochani rolnicy, którzy nas kiedyś żywili, bronili, a teraz nam, no nie wiem czy żywią, ale no, dają nam coś do jedzenia sposób w jaki hodują, to też jest wymuszone przez ilość, którą musimy produkować. To nie jest tylko mm -hmm. oni są winni, tylko po prostu to wszystko razem. Prawda? W związku z tym oni muszą sprostać naszym, że tak powiem, nadmiernym apetytom. W związku z tym sypią mnóstwo chemii do, w dużym skrócie oczywiście, mm -hmm. żeby czy zwierzę, czy roślina urosło, Potem to wszystko jest przechowywane długi czas w różnych warunkach. Potem my jeszcze to przechowujemy, mhm. potem my to jeszcze obrabiamy w jakiś sposób. W związku z tym, jeżeli poczytamy w tabelach zawartości dla danego nie wiem, witamin i minerałów w danym produkcie, które tak naprawdę pochodzą chyba z lat 60. zeszłego wieku, mhm. no to to możemy podzielić przez 2 3 albo nawet więcej, patrząc na to co u nas wylądowało na talerzu. Czyli żeby mieć to co jest napisane w tabelach to musimy mieć własny sad, dbać o to, sad yy, hodowlę zwierząt, odpowiednio żywić, bo o właśnie. Kiedy na <skrym> balkonie nie wystarczy? <skrym> za mało ich będzie. no ja bardzo uh, duży balkon. Uh, jak pani miała nie wiem, czy fizykę uh, w szkole, pewnie średniej, to uczyliśmy się na czym, na, na przykład dynamiki gazów na gazie idealnym, który nie istnieje, prawda? W związku z tym większość lekarzy i, i dietetyków, zresztą też niestety, mówi, że dieta powinna być tak skonstruowana, że powinniśmy nie, mie mieć, nie mieć niedoborów. Czyli mówią o rzeczy idealnej, która nie istnieje. Po prostu. Nie ma diety idealnej, mm -hmm. chyba że ktoś rzeczywiście pojedzie sobie, nie wiem, czy na Kaukas, czy na jakąś wyspę bezludną i tam będzie sam uprawiał, okej, okay. ma szansę, że mu kwaśny deszcz nie <noise> spadnie i rzeczywiście będzie miał tyle, ile w tych książkach napisano. To jest naprawdę niewielka szansa, natomiast generalnie na to nie ma szansy, w związku z tym sami produkujemy, produkujemy braki, a jeszcze przetwarzając tą y, y, żywność, albo jedząc rzeczy, które będą szybciej zużywały witaminy i, i, i minerały, na przykład cukry, prawda? To w tym momencie będziemy jeszcze zwiększali te dobory. Czyli jedząc na przykład cukierka, mhm. y, y, przyjmujemy coś, co jest dla nas substancją antyodżywczą, dosłownie. To po prostu nam y, to nam po prostu zabiera witaminy i minerały. Czyli jest dla nas antymaterią, anty no, czymś, co nas niszczy. A teoretycznieśmy zjedli, żeby się odżywić. Czyli, jeżeli w ten sposób spojrzymy na, na, na żywienie, to niestety będzie nam bardzo trudno bez suplementacji rozsądnej się obyć. Po prostu. Ja wiem, że ku, ku, tutaj już. wyobraź sobie, mówią moi koledzy, tak? Nie, to nieprawda. No to trzeba tylko sięgnąć do, do, do podręczników, że tak powiem, Aha. przetwórstwa żywności i zobaczymy, jakie są straty tak naprawdę. Aha, czyli jednak trzeba. Suplementować, tylko mądrze. A jak zniszczyć odporność? I czy tak samo długo się ją niszczy, jak się ją buduje? Zniszczyć można w chwil parę, że tak powiem, ekstremalnym stresem. Dlatego, że jeżeli mamy duży stres. Mhm. ale taki naprawdę, to jest taki, że nie, 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 niemal rzecz oświeje w ciągu <coughs> paru minut, no to on powoduje błyskawicznie, niestety yy, wiem, że forma, której, której większość lekarzy lubi, rozszczelnienie jelit. Czyli mamy, mamy nabłonek jelitowy, to on między komórkami są takie dość ścisłe, takie yy, coś, mhm. co wiąże komórki razem, żeby one nie przepuszczały tego, czego nie powinny, a z kolei przepuszczały to, co my chcemy. I to zaczyna się rozluźniać. Niestety. Yy, powoduje szereg reakcji immunologicznych, yy, autoimmunologicznych i zaczyna się dać nasza odporność. Ona może rzeczywiście w krótkim czasie usiąść, ale to są, to są sytuacje ekstremalne. Natomiast stres przewlekły będzie mm -hmm. robił to samo, tylko powoli. Czyli jeżeli będziemy mieli stres przewlekły, nie, nie będziemy sobie radzić ze stresem, to rozwalimy naszą barierę litową razem z bakteriami niestety, i będziemy promowali, jeszcze, jedząc szybko ciasteczko, no bo trzeba energię i popijając słodką kawą, nikt nie ma czas. Tak, będziemy promowali rozwój bakterii, że tak powiem, tak zwanych proteolitycznych, które dokładnie nie tych, które byśmy chcieli, żeby były w jelitach, które będą jeszcze nasilały zmiany w naszej odporności, no to wtedy robimy sobie krzywdę. No dobrze, i niektórzy chcą się wyluzować i tak. Alkohol na przykład, prawda? No właśnie, no, no właśnie no. czy to jest dobry pomysł? <kluz> Już mówię, niestety jest wiadomość taka, że yy, znaczy dla fanów, no ja sam nie, nie powiem, yy, lubię, że tak powiem, bo niektóre rzeczy są, są smaczne, po nie, niektórych się fajnie czuję przez dwie godziny, potem różnie bywa, w od ilości. Natomiast alkohol w ilości 10 gramów czystego alkoholu mm -hmm. dla kobiety i 20 dla mężczyzny, Mówię o średniej wielkości. Mm -hmm. To jest ilość, która nie powinna zaburzyć odporności, nie powinna uszkodzić bariery litowej. I, 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 ile to jest wszystkie... tak mniej więcej na, na mniej piwo, więcej, wino? Y, duże piwo dla chłopca, nie, nie, nie prawie duże piwo, słabe. I małe piwo dla kobiety. Kieliszek, większy wina mm -hmm. dla, dla, dla faceta. Mały, mm -hmm. set, setka powiedzmy wina dla kobiety. czy tam jeszcze piwo, wino, wódka. No to wódki mm -hmm. będzie, kieliszek 100 gramów wódki ma 32, czyli 50 wódki mniej więcej. Nie więcej. Nie więcej. Dziennie. To nie, to nie to, że jak poczekam 7 <tukasz> dni i zrobię sobie, że tak powiem, <tukasz> dawkę skumulowaną. Nie, nie, nie o to chodzi. Mniej więcej tak. Ty, 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 nie ty, tak. Oczywiście hmm. mówię o tym, dlatego że część rzeczy, które podnosi odporność jest na bazie alkoholu. W związku z tym, jeżeli bierzemy tych kropel parę, parę rzeczywiście dziennie, czy tam powiedzmy nie rzeczkę, to nie jest coś, co nas zniszczy, bo alkohol tak i tak nas po, powstaje. Ale mówię dodatkowe rzeczy, niestety niszczą naszą barierę jelitową, o której coraz więcej osób mówi. Niestety jeszcze wciąż mało, ale jest się, słyszy o tym coraz więcej, bo to rzeczywiście to, to jest kluczowe dla, dla naszego zdrowia i odporności też. Dlatego, że wyobraźmy sobie, że skóra to jest jedna z barier, o których mówiliśmy. Żeby ją zniszczyć, trzeba się postarać. Tak. Czyli że trzeba wziąć dłódko, nie wiem, igłę coś tam wstrzyknąć. To boli. prawda, czujemy. Oko ma aparat szybki, żeby zamykamy oko, jak coś tam ma, ma wlecieć. Jak coś wleci do układu oddechowego, kichamy, kaszlemy, staramy się to wy, wyeliminować. A jak jest w wilitach? Jest ciemno, ciepło i wilgotno. No, fantastyczne, że tak powiem, warunki do rozwoju różnych, niekoniecznie dla nas Na skut, fajnych tak. No, tak, rzeczy. W związku z tym, to jest bariera, przez którą my musimy inteligentnie przyswajać to, co jest dla nas dobre. I wyrzucać co jest niedobre. Ale niestety jako gatunek nie dbamy o to. A robimy na chłopcy. tam jest ciemno no, ciemno daleko, bo no, to. Tak. Nie rozmawiamy o A tym. Mówił, i tak sięga i wzrokiem tam. <laughs> Dokładnie. E... Panie doktorze, ale niektórzy mają obniżoną odporność. Kto i dlaczego może mieć obniżoną odporność? Czy są jakieś choroby, skłonności nie wiem, jakieś historie, które u ludzi, którzy mają mniejszy wpływ na tą swoją odporność. Znaczy wiadomo, że jakieś choroby układu krążenia wrodzone czy, czy nabyte, gdzie ten przepływ krwi będzie upośledzony, bo skąd to się bierze? Krew jest i limfa jest nośnikiem naszej odporności, mhm. czynników odporności, no. prawda? Bo tam mamy te ciałka, które zeżerają, tam te przeciwciała wypuszczają, tam mamy jeszcze Mnóstwo substancji, które mówi o stanie zapalnym. I jeżeli będziemy pili mało płynów, będziemy mieli mało gęstej krwi, która się będzie przeciskać ledwo przez, przez, przez ten mhm. nasz organizm. Tak? W związku z tym, jeżeli mówimy o układzie krążenia, to trzeba pamiętać, że upośledzenie przepływu krwi, czy z powodu wady serca, czy upośledzenie przepływu krwi i powietrza przy okazji jakichś chorób, ciężkich płuc, bo to, 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 to się dzieje. Przy lenistwie, o którym myśmy na początku powiedzieli, czyli mało ruchu. Dlaczego o tym hmm. mówię? Dlatego, że krwi tej krążącej to się mówi, że jest tam, no, powiedzmy te 5 litrów przeciętnie, hmm. ale zapominamy o jeszcze o linfie. No bo to jest jak chwinka wylatuje, że tak powiem, z serca, to leci potem co, teraz, coraz bardziej się rozgałęzia tętnica i w końcu trafia do takiego kapilara, gdzie jest strasznie ciasno, ona się musi przecisnąć. Hmm. I jak tak się przeciska przez, to, przez ten wąski odcinek naczynia, wypycha trochę osocza. To osocze trafia między tkanki. Hmm. Krwinka się przesyka dalej, no, daje tlen, zabiera dwutlenek, robi swoje. Natomiast część tej limfy, czy tego socza, zostało poza, w, po, poza tkankami. I są takie ślepo zakończone naczynia, które zasysają tu limfę, żeby ona zaczęła krążyć. Mhm. Dlaczego tak jest? Dlatego, że gdyby tak było i byśmy nie mieli tej limfy, no to te, ten przy każdym skurczu serca byśmy byli coraz bardziej pompowanie w końcu byśmy pęgli, prawda? No bo tam gdzieś daleko by tej się go, tej krwi przesączonej zebrało dużo, no i byłoby słabo. Na szczęście mamy tą limfę, ale zobaczmy w ten sposób. Krwinka dostaje kopa od serca z jednej strony, to potem go zasysa serce z drugiej strony i tak sobie krąży. Limfa nie ma tego kopniaka. Ona trafia między tkanki i tam sobie siedzi i się nudzi, prawda? Dopiero czeka aż jakoś naczynie je zaś się i co my możemy zrobić? Ruszać się, dlatego że te naczynia limfatyczne między mięsiami mm -hmm. przebiegają i skurcz mięśni działa jak pompa i ułatwia prze przebieg, tej naszej pr przepływ tej limfy. Mm -hmm. Oczywiście to powiem w sposób y, dla, dla laikonika, tak zwanego mm huehue, -hmm. czyli laika, tak, że który nie wie, powiedzmy, no bo osoby no biologiczne tak. pewnie tego nie będą wolno, bo przecież wszystko wiedzą. chodzi o to, że jeżeli nasz, nasze ciałka, nasza obronność ma rozpoznać szybko, tak. y, nie wiem, no, wirusa, bakterie, oznaczyć go. Bo to jest, tu jest złe miejsce, czyli wyrzucić mediatory stanu zapalnego, wytworzyć stan zapalny, powiedzieć, tu się coś dzieje, to trwa na ogół chwilę. A co jest, jak jest mamy kiepskie krążenie, bo jesteśmy leniwi albo chorzy? O, przepływa taki limfocyt, coś tam jest. Jutro powiem. Jutro wysła wiadomość, pojutrze, że tak powiem, reaguje reszta układu odpornościowego, a tu już się no, namnożyło wrogów mnóstwo. Pamiętajmy, w przeciętnych warunkach bakteria się mnoży co ile? Co 10 minut? To są, to, są, to są takie to jest 5 minut w, w dobrych warunkach. Z jednej Oczywiście z jednej bakterii nie będzie zakażenia. Musi być pewna ilość zakażona. No Natomiast mhm. z jednej tak ta, ta, często są te podziały, czyli jeżeli to będzie jutro ta odpowiedź, no to mamy tych, tych 10 razy ojej, prawda? mnoży no, się trochę. I, i, I każda z nich się mnoży. To, 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 to nie jest razy, no tak. tylko to jest razy 2 razy 2 razy dwa, prawda? To, no to w ten sposób, jak policzymy, to rzeczywiście przez takie opóźnienie możemy rozwinąć duży stan zapalny. Czyli musimy się ruszać, żeby być bardziej odporni. I tak, jest to dobry wniosek. To na, znaczy ruszać, ale nie przesadzać. Bo skoro pamiętajmy, że osoby, które nadmiernie trenują, niestety mogą wytwarzać też fałszywe stany zapalne, przeciążać organizm, powodować zaburzenia hormonalne, które też będą w drugą stronę działały. Niestety będą też uprzedzały upor odporność. Umiarkowane wysiłki, które sprawiają, powiedzmy, takie przyjemne zmęczenie dla osób, które lubią się męczyć, a dla osób, które nie lubią, no nie chodzą z innymi, patrzą, <grym> czerpią radość z ich radości. prawda? Może na spacer wtedy. <grym> od no, no, tego bro... warto zacząć? Warto zacząć od spaceru. No ja też tak myślę, że spacer jest fajny zawsze. E... No dobrze, ale wspomniał Pan o tych suplementach. To które ewentualnie. Warto brać, żeby wzmacniać odporność. Bo ja rozumiem, że producenci to wszystko nie, to nam, wszystko ten, przeginają tak, no no tak. No to, to no w ogóle nie no ma tam. To, tak. no Natomiast co naprawdę no warto no brać no i, i, i na co zwrócić uwagę? Jeżeli chodzi na przykład o, o wirusy, ostatnio panuje nam ten właśnie ten niemiłosierny, prawda, ten SARS 2 pamiętajmy, że dla niego cynk jest zabójstwem. To znaczy, mhm. jak cynk. My powinniśmy mieć trochę zapasu cynku w każdej komórce. Oprócz każdej komórki on jeszcze jest wydzielany, używany podczas wydzielania insuliny, czyli osoby z nadwagą, otyłością, cukrzycą, mhm. tego cynku będą potrzebowały więcej. Ale załóżmy przeciętnego człowieka, bierzemy i trafia do, niego, do jego komórki wirus. On uaktywnia cykl reakcji, wyrzucenie cynku, który będzie hamował jego replikację, czyli rozmnażanie. Mhm. Praktycznie nie ma szansy się wirus dobrze, prawidłowo rozwinąć. Przy dużej ilości cynku, odpowiednio dużej. Mhm. To teraz, tak, jeżeli my. Jak ja przeglądałem dawki w suplementach, rozsądny dla człowieka na przewlekle zastosowania mhm. cynku to jest, powiedzmy, dawka rzędu 5-15 mg dziennie, nie więcej. Dlatego, że większe dawki mogą, przewlekle przyjmowane, mogą spowodować różne komplikacje do nowotworów włącznie. I to nawet nie w takim długim czasie. Czyli tutaj naprawdę bardzo ostrożnie, a jak ja widzę, większość suplementów to jest 20, 30 albo 50 i więcej. Tylko mhm. jeżeli mamy stan zapalny w tym momencie i podejrzewamy chorobę wirusową, to możemy po obie rozpoznać, prawda? To w tym momencie dawka dzienna przez kilka dni, 80-100 mg bardzo nam pomoże. Tylko to jest krótkotrwałe, to jest kilka nie dni. Nie można tego brać długo po prostu. Nie. Dlatego, że po prostu się nie da. Drugą rzeczą jest mhm. witamina C. Do, te, te, te dawkowanie, które nam się tak mówi, że to 100 mg to jest świat i ludzie, no z drugiej strony większość firm robi pół grama gram, prawda? Skąd mhm. to się bierze? Witamina C bardzo pomaga wygasić stan zapalny. To jest taki nasz sanitariusz. Mhm. Bo układ, jeżeli mamy, nie wiem, czy bakterie czy, no, powiedzmy, mhm. bakterie, czy wirusa, jest, jest ta, ten wróg atakowany przez nas, czy mhm. pożerany mhm. Przed, przez komórki, to między innymi jest w jego stronę jak nasze komórki plują wolnymi rodnikami, tak w dużym skrócie, czyli czymś, co jest jedną z silniejszych broni biologicznych, i rozwala wszystko. Wolny rodnik Aha. po prostu dotknie czegoś i po prostu jak, jak magiczną, że tak, powiem, że tak powiem, pałeczką, pach, nie ma. Niszczy po prostu. Toż I i, i te, te, te cząsteczki podobne mogą też zniszczyć. Tylko to niszczy wroga, ale niszczy i nas. Czyli jeżeli. No, tak. no właśnie, czyli musi mieć antidotum. I bardzo silnym antidotum, czyli antyksodantem jest witamina C. Czyli komórki nasze odpornościowe wydzielają te wolne rodniki, żeby zniszczyć przeciwnika, i za chwilę wydzielają witaminę C, żebyśmy my sobie krzywdy nie zrobili. Część osób mówi, że w tym przypadku tego, tego sars całego winę ponosi nadmierna odpowiedź układu immunologicznego. Dokładnie. Czyli nie ma tego wygaszenia. Oczywiście to jeszcze, oprócz witaminy C, będzie jeszcze witamina E, która dokładnie w tym samym mechanizmie działa, bo witamina C jeszcze uczestniczy w produkcji przeciwciał, w budowaniu komórek od układu odpornościowego, i w gojeniu, bo ona w syntezie kolagenu jest bardzo istotna. Natomiast witamina E, to jej główny, to właśnie to jest też wygaszanie procesu zapalnego. Tak samo jest z kwasami omega-3, prawda? które jeżeli zjemy świeży, w sensie nieutleniony kwas omega-3, to najpierw, znaczy, bo to jest ciekawe, on, kwas omega-3 zmniejszają naszą odporność, bo są przeciwzapalne. A wszyscy mówią, na odporność weź kwas omega-3. No to jak to jest, tak? No właśnie. przypomnijmy sobie drugą wojnę światową, prawda, no to w zeszłym wieku, ale tak tam to nie było. I co się stało? No ten wąsacy, ten pan zadarł ze wszystkimi. Mhm. Nie było doradcy, który w tej weź, poczekaj. Może i dobrze, bo byśmy mieli teraz wszyscy po niemiecku mówili. Akurat mi się ten język nie podoba, wolę angielski, prawda? Natomiast chodzi, nie było tego wygaszacza, nie było witaminy C i, i kwasów omega-3, które nie pozwoliły się przytykać takiemu Adolfikowi z jego amunicji. Zostawić na później. I to robił robi kwas omega-3. Wygaś stan zapalny, bo za chwilę możecie trafić coś innego. Miej zapasy, bo nim nie wyprodukujesz. Mhm. tam w przypadku tego, powiedzmy Adolfa, to trzeba kogoś jeszcze obra obrabić, tak? prawda? <śmiech> <śmiech> Obrabować, okraść i tak dalej. To w tym momencie, yy, no, tak jest. Czyli bardzo ważna jest równowaga między kwasami omega 6, pro ogólnie tak uprościmy, mhm. prozapalnymi, tak. i omega 3 przeciwzapalnymi. My mhm. powinniśmy jeść, właśnie wracam do gazu mhm. idealnego, czyli diety idealnej, gdybyśmy jedli normalnie, byśmy mieli mniej więcej 2-4 do 1 kwasów omega 6 do 3. Mhm. Mamy, jak optymiści mówią, 50 albo 100 do jednego, czyli mamy to, co spożywamy, to jest prozapalne. Jeżeli chcemy być zdrowi, dużo biegamy, za dużo biegamy, to działa prozapalnie. Ja na ja zauważyłem jedną rzecz, że ja pracowałem przez 20 lat przy, no mhm. bliżej do, miałem do, do lampy rentgenowskiej niż do pani. O, to niedobrze. No, <coughs> prawda? No, to, to, to też na tym ubolewam. W związku z tym zacząłem szukać substancji, która będzie mi zabezpieczała na dłużej przed tak. no tymi różnymi przestrzeni tym rentgenem, no bo to jest niebezpieczne. Skutkiem ubocznym, bo właśnie skupiłem się na witaminie C wtedy E, ale głównie C, było wzrost mojej odporności. Także jak ja czytam wyniki badań, gdzie mówi się, że A odporność, no ale nie udowodniono witaminy C. Rzeczywiście nie ma konkretnych badań, że w tym mechanizmie to się, to się dzieje. Mhm. Natomiast ja zauważyłem po sobie i widać to po pacjentach, że jeżeli przyjmujemy dawki nawet większe niż zalecane ogólnie przez mhm. świat lekarski, one działają dobrze. Czy przewlekle, ja bym tego nie polecał może takich dużych dawek bardzo, mhm. ale w stanie ostrym naprawdę tej witaminy C trzeba podać więcej, dlatego że jej się mnóstwo zużywa. Mhm. Czyli witamina C jest tam potrzebna na co dzień, ale nie w tak krytycznych dawkach jak przy zapaleniach. Natomiast jeżeli jest zapalenie, to mówię, ona utylizuje, ona niszczy coś, co niszczy bakterie i nas jednocześnie, czyli jest takim sanitariuszem. Po drugie, ona sprząta. No. Czyli, i, i, i że tak powiem, tak, razem raz z kwasami omega-3 powoduje demitali, demilitaryzację. Czyli, jeżeli mamy armię, która jest po wojnie, się nudzi, no to co oni no tak. robią? Zaczynają rabować, no. gwałcić i tak dalej, tak, no, no to i tworzą się choroby autoimmunologiczne. Czyli nasza armia u nas plądruje. I żeby tego nie było, musimy rzeczywiście mieć równowagę między czynnikami prozapalnymi i przeciwzapalnymi. Prawda? Bo to mhm. jest bardzo ważne. Z kolejnych rzeczy, których można brakować. Selen i jod. Ja nie mówię, że one chodzą w parze często, natomiast chodzi o to, że szczególnie u osób, u osób z chorą tarczycą. Selen mhm. warunkuje przemiany w tarczycy, tak. jod jest potrzebny do produkcji yy, yy, w tarczycy. Jeżeli tarczyca jest niewydolna, cały organizm, a wraz z nim odporność jest niewydolna. W związku z tym przypłuk, tak obotyczna z tarczycą. Możemy sobie tylko to trzeba, trzeba zrobić z, z, z tym z endokrinologiem, żeby wiedzieć jakie dawki, bo można oczywiście przejść pałę, no szczególnie tak. w, w, w przyselenie. I od sam w sobie jest bakteriobójczy, W związku z tym on też jak, jak, jako mhm. jon niszczy, niszczy, niszczy zarazki. W związku z tym są to rzeczywiście bardzo potrzebne dla nas preparaty. No i teraz słynna witamina D, o której był oddzielny, że tak powiem, program. Tak. Natomiast pamiętajmy rzeczywiście, że tutaj się że tam wiele osób o to, o to witaminę D kłóci i w ten sposób widziałem komentarze pod filmami, no po prostu. Ubaw miałem popachy. Naprawdę po prostu śmiałem się, nie mogłem się skupić na przygotowaniu do, do spotkania z panią, bo inteligencja niektórych tych, 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 to, i wiedza po prostu poraża rzeczywiście. To prawda, jest, jest dlatego rozmawiamy. właśnie. Tak, także skupmy się na tym, że witamina D jest o tyle ważna, że to nie jest tylko tak krzywica, tylko ona rzeczywiście ona na każdym praktycznie etapie wzmacnia odporność. Oczywiście pamiętajmy o tym, że witamina D sama nie zadziała, bo musi mieć pomocników chociażby w postaci jonów magnezu, które będą. Mhm. Yy, przyspieszały, umożliwiały wystąpienie niektórych reakcji, ale generalnie to nie jest tak, że tylko witamina D, tylko C, tylko cynk czy coś, nie? To jest zespół... Musi yy, grać tak, razem. bo to jest... Co no, z mm -hmm. tego, że będzie 10 Lewandowskich w zespole, jak no, nikt nie będzie im obronić, prawda? No, <grym> i, tak. no i mogą przegrać, bo będą wszyscy chcieli atakować, prawda? W związku z tym... Mm. Yy, Równowaga między składnikami pożywienia naszym zachowaniem, bo jeżeli popatrzymy na, przykład na, na mm -hmm. sytuacje stresujące, bo to już byśmy zaczęli od stresu, prawda? Tak. Człowiek się stresuje, straci odporność. No to jak ja mam tego uniknąć? że mam iść do pracy, nie iść? No każdy znajdzie, no, no, Wszyscy szefa, się trochę stresują, prawda? I, I część z tych szefów, no to nie może będę mówił, co o niektórych myślałem, bo to pewnie byście musieli powycinać albo robić piszczenie, prawda? Natomiast no, każdy tak ma. Tak, to no, no, tak, no, ja I wiedziałem, nie. że mam dzień, z którym się mogę z nim spotkać, bo musiałem wyjść z pracowni mojej, która była daleko od oddziału. To wstawałem wcześniej rano, tak. co jest antylenistwem rzeczywiście, tutaj muszę no, się pochwalić, chłechłę. To, to prawda. 20 km w tempie 15-20 na godzinę, niezbyt szybko, Od znaczy rowerem, przygotowałem na tak, rower. Nie nie, 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 bieganie to nie dla mnie. Nie, nie, nie. Rowerkiem. Prysznic, do pracy i naprawdę mógł przyjść jeden z drugim, gadać mi, a, gadaj swoje, ja wiem swoje. Trzeba było się bardzo postarać, żeby mnie zdenerwować, naprawdę. I to teraz polecam. to nawet może zdrowo by było do pracy zacząć jeździć rowerem zamiast komunikacją miejską. Tylko trzeba poprosić no. jeszcze że tych, tych, co projektują. Ja, ja mam wrażenie, jeżdżę dużo rowerem, staram się nie po Warszawie, bo no, to jest moje wrażenie, że osoba, która projektowała te dróżki, A nie tak. lubi rowerzystów. No ja też mam takie wrażenie, jakie Niestety do pracy. to jest jedna rzecz i druga oznaczenie jest fatalne, bo jak ja samochodem jeżdżę i znam niektóre drogi rowerowe, jestem zaskoczony, dojeżdżając do skrzyżowania, że tu jest przejazd rowerowy. Co jest niebezpieczne, a jeżdżę na rowerze dużo, naprawdę, bo ja robię hmm. zimą, zrobiłem średnio miesięcznie 300 km po mieście albo po wsi robię. Czy to nie jest tak mało? Hmm. I znam, przynajmniej na, 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 tam, tam, gdzie ja przyjeżdżam, wiem, gdzie są te trasy, i trafiam w miejsce albo, gdzie rzadko bywam, albo nowe, nie jest oznaczony przejazd rowerowy. To nie jest pieszy. Rower wyjeżdża szybko. Ja wiem, że oni powinni zwolnić, że my rowerzyście, mm -hmm, tak? Mm -hmm. Ale to jest i tak szybciej niż pieszy, bo jak będę zwolnił do, do, do tempa pierwszego, to się wywrócę, tak? W związku z tym yes. i tak muszę być trochę szybszy, prawda? Aż taki cyrkowcem jest nie cena, jestem, prawda? To jest właśnie cena yy, odporności. A jak to jest, bo jest coraz cieplej yy, i może nam się tylko wydaje, a może po prostu latem jesteśmy jacyś tacy bardziej odporni. Możemy czuć się bezpieczniej latem? Tak, z paru względów. Po pierwsze pamiętajmy właśnie witamina D, bo, bo, bośmy od tego wyszli. Mamy troszkę większą, że tak powiem, yy, bo my mamy wie, większe możliwość bycia na słońcu, no bo to słońce w Polsce tak naprawdę jest mniej więcej od, optymiści mówią od kwietnia do końca października, pesymiści od maja do, do, do września. W tym roku jest wersja pesymistyczna. <tosłupia> tak. I ono dla nas aktywne w tej szerokości graficznej, bo rzeczywiście UVB, który jest trochę słabszym promieniowaniem, o, wtedy wpada do nas między godziną, tak powiedzmy, optymiści mówią 11-15, pesimisti 12-14. Proszę wybrać sobie, tam odpowiednie skreślić. E, chodzi o to, żeby tylko tak, my nie powinniśmy się opalać mocno, bo y, to co jest, to się opala szybko, to blokuje, że tak powiem, stara się zablokować. Formy słoneczne, bo są dla nas w nadmierze szkodliwe, mhm. w związku z tym dlatego się między nimi opalamy. Czyli wyjść na kąpiel słoneczną, ale to jest 5 minut. Odsłonić mhm. klatę, brzuch, yy, plecki na chwilkę z jednej strony, z drugiej strony i, i, i wystarczy. Natomiast mhm. to, co my robimy, to tak. Lato z jednej strony fajnie mam witaminę D, której nie mamy, bo siedzimy w pracy. No, ale jednak część tak, wychodzi, no? prawda? Szczególnie teraz, kiedy możemy chodzić, a do pracy jeszcze część ma zdalną. Druga rzecz, yy, jemy więcej warzyw. Niby tam nie ma więcej witaminy D, ale są inne składniki, które są po pomagają tak, które nas przyjają. Kolejna rzecz jest u nas w naszym rejonie geograficznym dość dobra dla nas wilgotność, bo jeżeli jest za sucho czy za wilgotno to jak jest za sucho to nasze śluzówki źle funkcjonują, mhm. jeżeli jest za wilgotno to się łatwiej grzyby na przykład i to co z odpornością ma wiele wspólnego rozwijają. W związku z tym to, ta, i ta wilgotność jeżeli jest latem 50% mniej więcej. Mhm. Zimą proponuję kupić sobie higromet do domu. Postawić i zobaczyć, bo mamy nawilżacze i nie zawsze, mhm. czas, czasami możemy w drugą stronę przegiąć, prawda? Żeby było tak zgodno. Tak. 40-60, średnio 50, 50%, to jest dla nas optymalne, bo wtedy działają dobrze nasze, nasze śluzówki. A jak one działają? Po pierwsze, jak są nawilżone, mhm. czyli my pijemy dużo płynów, patrz, to, co było są tą i tak dalej, z opornością, plus jeszcze nawilżenie w ogóle naszej naszej bo jeżeli mamy odpowiednią ilość krwi, to możemy wytworzyć śluzy, które przeciwdziałają, są przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe. Mhm. Z drugiej strony, przy odpowiedniej na, na, na nawilżeniu śluzówek jesteśmy w stanie y, reperować te śluzówki. I trzecia rzecz, ten y, nawilżenie, czyli turgor komórek, one są wtedy sprawne. Dzięki temu możemy robić w ten sposób, że komórki się też między sobą komunikują to nie jest tak, że tylko my, ja teraz z panią, tylko one tak między sobą też tak potrafią przekazać sobie pewne informacje o, o, o ryzyku i wytworzyć niektóre substancje właśnie zapalne, mm -hmm. prawda? Interferon i parę, parę innych. W związku z tym to dbanie o te ślizówki to jest nie tylko nawodnienie, nie tylko wilgotność, ale na przykład też witamina A. To jest ciekawostka. Jeżeli bierzemy na przykład suplementy, bo to tak. też są i dobre, i złe. Jeżeli pani Przeszta z weźmie z, z, z apteki, nie będzie, będzie napisane, że ma witaminę A, naprawdę będzie miał beta-karoten. Bo, bo to jest fantastyczna prowitamina i organizm jest tak mądry, że on jak będzie miał tego beta-karotenu odpowiednią ilość, to sobie z tego beta-karotenu witaminę A wytworzy. Zgadzam no się. To? No tak jest. Ty? Tylko. Karotenów mamy dużo więcej. I mówiłem o równowadze, tak? Mm -hmm. Czyli jeżeli zaburzymy tą równowagę, to gdzieś się pojawi za dużo, a gdzieś będzie za mało. Mamy alfa beta karoten, likopen, jest tego naprawdę dużo, mnóstwo. Mm -hmm. I one są nam potrzebne, one oprócz tej funkcji witaminy A spełniają jeszcze troszkę inne funkcje. Było takie badanie karet. U palaczy dawano właśnie beta karoten syntetyczny z odrobinką witaminy A w postaci retinolu i się okazało, że ci ludzie, którzy brali te suplementy, o prawie 30% czy więcej mieli raka płuc. Wydawałoby się, że powinno mieć odwrotnie, przecież no tak, no witamina dba o nas. No właśnie, jeżeli popatrzymy na to, że zaburzyliśmy e, równowagę, A, no proszę wziąć byle jaki słoik. Ketchup, beta-karoten jako barwnik. Dżem, beta-karoten jako barwnik. Wszędzie Masło, beta-karoten jako barwnik. No ładne musi być. Witaminy, y, słodycze dla dzieci. O. Słodycze i witaminki. Witamina A jako beta-karoten. Czyli jeżeli obrazując, bierze Pani pudło, wrzuca pan, Pani tam 100 piłeczek w 10 kolorach, i jest porówno. Jak mhm. Pani zaczerpnie, po prostu wymiesza i Pani zaczerpnie wiaderkiem, tak jak my w tak przyswajamy witaminy, nie wszystkie, część wyleci, mhm. przyswoimy w odpowiednich proporcjach. To jeżeli 90% będzie z nich beta-karoten, a 10 to będzie kolejne karoteny i Pani zaczerpnie, to z tych reszty karotenów, które spełniają funkcje ochronne dla nabłonka dróg oddechowych, nie będzie. Hmm. Czyli ja mówię, suplementacja w, ty, w naszych czasach niestety, ja nie mówię o dużych dawkach, ja mówię o ty, mhm. uzupełnianiu, bo nam brakuje jedzenia, tylko mądra. Czytajmy etykiety. No Beta-karoten w, w dużych ilościach może być szkodliwy, jeżeli chodzi o, o, o infekcje górnych dróg oddechowych. Czyli trzeba tym uważać w takich czasach Czytać jak teraz. Czytać etykiety. Cały czas. Cały czas. No a teraz jeszcze, jak a mamy tutaj tak? koronawirusa, <laughs> który nam płuca ja atakuje. Ja się bardziej boję grypy, powiem szczerze, niż, niż, yy, niż koronawirusa. Ale ja, jako Michał Mularczyk, dlatego że yy, staram się unikać stresu. Mm -hmm. Jestem sobie szefem razem z moją żoną, sobie, razem szefujemy w pracy. Nie mam nikogo nad sobą. Yy, ćwiczymy dużo, czy znaczy dużo rozsądnie, to są spacery w mm. psami, jazda na rowerze, uh -huh. odżywiamy się jak najlepiej, ty, 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 na, na ile możemy, to też ważne jest o, o gotowaniu, o tym, żeby używać wolnowara, a nie szybkowara, żeby, czyli w, w, długo gotować, a nie szybko smażyć, patrz, pokolenie uh -huh. mikrofalowe i tak dalej. Jeżeli te spełnione te, są te, te, te warunki, ja mam dużo mniejszą szansę zachorować na koronawirusa niż uh -huh. na grypę, bo grypa niestety atakuje wszystkich, może no nie wszystkich, ale jest dużo mniej sprawiedliwa w swoich atakach, bo tak samo uh -huh. może zaatakować młode, młode osoby, jak ja pracowałem na, w, w, w szpitalu yy, z kardiochirurgią, do, do, to było tam dział, też tak powiem, dla, 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 do przeszczepienia serca. I tam już mieli kilka pacjentów, dzieci nawet, na naszym udziale dla dorosłych leżały, mm -hmm. gdzie Grzesio-Religa wszczepił im komory sztuczne, yy, i oni te, te czekały na przeszczep serca po grypie. Dzieci. No no 15-latki, 16 no to młodzież, tak? Ale mhm. to byli ludzie młodzi, którzy teoretycznie powinni mieć dobrą odporność, tak? Tylko jak się z nimi pogadało, to zrobili kolejną głupotę. Mimo objawów, które mówią zostań w domu, no właśnie. gorączka, ból mięśniowy, co do szkoły i pójdę, bo, bo, bo muszę coś załatwić, pójdę do pracy. Tutaj pod tym względem trochę jest sprawiedliwa ta gra, bo rzeczywiście każę za głupotę, prawda? Część powie, no jak to głupota, przecież ja pójdę do pracy, bo przecież muszę pójść, przecież trzeba pracować. W pewnym momencie nie powinniśmy pracować. Pamiętajmy jeszcze o lekach, które mogą upośledzić mm -hmm. odporność w przypadku infekcji wirusowych. No właśnie. Leki, które my najczęściej bierzemy, to są niesteroidowe leki przeciwzapalne. Mm -hmm. y Mamy gorączkę, także się czujemy. Tak, no i wiadomo. Proszę bardzo, ta Dobrze, my się czujemy lepiej. Wirus też. Większość wirusów no replikuje, czyli tak. rozmnaża się fantastycznie i z małą ilością błędów w temperaturze poniżej 37 stopni. Dzień dobry. Czyli 38, oj, tu już się fatalnie czuję, co ja mam zrobić. Weź no, mężczyźni weź pigułkę. Weź pigułkę. Tak, mężczyźni. tak, tak, męska. udowodnione ciężej przechodzą. <laughs> Czytałem naprawdę to 100% prawda. prawdy. No, no zgadzam się no. z tym, prawda? I, I w tym momencie rzeczywiście dużo gorzej to przy... My, my się czujemy lepiej, wirus też i za chwilę, po pierwsze, możemy mieć wysyp ogromny, bo to on świetnie replikuje, czyli za dwa, trzy dni się czujemy dużo gorzej, ale możemy złapać inne infekcje. Pamiętajmy, że też mogą być koinfekcje, czyli infekcje na przykład grypa mhm. z koroną czy z czym innym. Ojej, to już... Mamy wskazania do przyjmowania leków przeciwgorączkowych. Temperatura u osób dorosłych, część mówi 38, 38,5, 39, mhm. zależy od tego, jak to znosimy. U osób, u dzieci, które są mniejsze, troszkę mają, mogą mieć powikłania mózgowe. U osób dorosłych, które mogą mieć różne choroby serca tak. i płuc, to są niższe temperatury. Natomiast dobrze byłoby to ustalić ze swoim lekarzem prowadzącym, że pan przy takiej temperaturze może wziąć lek, ale, przy, ale nie powinien. Co z tego, że pan się będzie uczuł lepiej, skoro za chwilę pan się będzie czuł dużo gorzej? No to niestety tak jest. No to Czyli... jest rozwalanie układu odpornościowego tak I samo. I właśnie mhm. niestety same te, te, te tak zwane w skrócie NLPZ-y niszczą błonę, to coś my, o czegośmy też zaczynali yy, Barierę jelitową. Niestety one też mają ogromny wpływ na, na skład bakterii. No, ale rozumiem, i... że raz na jakiś czas na ból głowy czy gorączkę możemy się. wziąć. Ale co my robimy? No, no wiem. No. No, mamy w Europie jedna z większych konsumpcji, tak? tak i, i, także tutaj leki, suplementy, wszystko w konsultacji albo ze znajomym, albo z zaufanym lekarzem, a jeżeli macie takiego, to popytajcie mhm. się, zadzwońcie do kolegu, który z, y, y, zrobił mądrze. Bo naprawdę patrząc na to, jak, jak, jak to jedzenie jest produkowane i co my z nim robimy. Proszę przejść się po, 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 po bloku przy sąsiadów i powąchać, ile spalenizny jest. Tam jest wszystko spalone, tam nie ma tych witamin, o zobacz rybka, o no. właśnie. Co się dzieje z rybą? Mamy kwasy omega-3, jemy te ryby, tak? No właśnie, podnosić my odporność tak, przecież. dopóki tak. nie podgrzejemy ich powyżej 100 stopni. No to co my kwasy mamy z rybą zrobić? niestety no. ugotować. Ta. Czy ja mówię, że to jest smaczne? Nie. Ja nie lubię ryby gotowanej. <laughs> nie smakuje mi, prawda? No w związku z tym ryby jem sporadycznie, mm -hmm. ale na przykład y, jem olej lniany, który ma, że tak powiem, może nie jest taki tak dobry, ten kwas, kwas omega-3, mm -hmm. bo, bo ten kwa, o, o, w oleju lnianym jest kwasem podstawowy, z którego mm -hmm. my musimy sobie wytworzyć EPA i DHA, te, które są w rybach. Ale trzeba też pamiętać o że jeżeli my go podgrzejemy. Albo będziemy tu trzymać dłużej w lodówce niż dwa tygodnie, to on jeszcze też nie daje do spożycia. Czyli trzeba kupić tak. taki, żeby był wytłoczony wczoraj, mała buteleczka, przez tydzień go zjadam i zamówiam następną. Nie oszczędzamy, nie litrowa, mimo że napisane jest na opakowaniu, że jeszcze pół roku jest ważne. Nie. Tak, nie, ale taki Uwierz, wyrzuciłam. Proszę mi wierzyć, to... tak, tak. tak. Bo nie da się tego zjeść ja przez Ja Czy ma pani kiedyś iść. olej świeżowy czy wytłoczony? Z, z, z... Nie, zwykle kupuję taki w aptece. No. Ja zjadłem. Jest smaczny i to, co czytałem w książkach, smakuje orzech i pachnie orzechami? Tak. Jak ktoś lubi orzechy, jest pyszne. Po tygodniu, po dwóch, zaczyna, że tak powiem, trącić rybką albo czym innym no, i niezbyt świeżo jeszcze. To prawda. Skoro zmienił się zapach, zmienił się skład chemiczny. Sorry, no, niech mi pisze kto co chce, tak nie, nie, nie będzie inaczej. Teraz coraz bardziej popularne są y, własne tłocze, te, 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 te praski tak, do, do tak, oleju. Tak, tak. To Co zrobić, żeby, 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 żeby ten olej był jak najbardziej trwały? Po wytłoczeniu, jak te, te, te wytłoczenia ostygną, wrzucić je z powrotem do oleju. One przedłużą o 2-3 tygodnie trwałość tego no oleju. coś takiego. Tam jest mnóstwo witamin i antyoksydantów. No, po to to razem było zrobione, hmm. tak? A my, my musimy, my już uczymy się przechowywać. Czyli taki prosty zabieg. Oczywiście nie wszystkie, bo to będzie za gęste, a resztę z tego dosypać do, 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 na przykład do sałatki do, do, do czegokolwiek. Ja to lubię, mi to smakuje, natomiast rzeczywiście no, korzyści zdrowotne są ekstremalnie ogromne. To też nie za dużo. Pamiętajmy, że tam są fitoskładniki zwane fitoestrogenami, czy to też łyżka dwie dziennie, bo panom zaczną już, tak powiem, niektóre narządy się chować, a niektóre rosnąć. Cłech oczywiście mówię. Coś tak, takiego. Tak, także Więc w sensie Nie można za dużo biegać. Oleju lnianego nie można za dużo jeść. Wszystkiego za dużo nie można. A cukru w ogóle, chłę, oczywiście. Nie, no to to już w ogóle nic. Nie, ale to jak żyć, panie doktorze, trochę? Tak, tak sobie myślę. I ta ryba gotowana. Znaczy, powiem szczerze, że zobaczyć po czym się człowiek dobrze czuje. No mówię, mm -hmm. nie, nie, nie lubię ryby gotowanej, nie smakuje mi, zjem olej lniany. Tak? Mam no tak. mniejszą wydolność pro produkcji tych odpowiednich kwasów, ale jakoś sobie umysłowo radzę, bo on też do pracy mózgu jest istotny, a skoro nie choruję, bo jak zacząłem eksperymentować w witaminą C, to potem zacząłem z innymi suplementami i powiem szczerze, ja naprawdę przez ostatnie 12 lat zachorowałem dwa razy. Tam, no na na rzeczywiście... cięższą infekcję. A wcześniej chorowałem jak, jak każdy mój kolega. Tak, wiem, że lekarze nauczyciele mnie mniej chorują, mm. bo się stykają z dużą ilością tak. tych patogenów, ale to było, ja porównuję z, z grupą, że tak powiem, zawodową mm -hmm. moją. A i fajna rzecz, kolejna też doniesienia. Rozmawiałem z profesorem Gutem, wirusologiem, mm -hmm. i on mówił na przykład, dlaczego ludzie, y, którzy mają psy i koty, y, rzadziej chorują, bo mm -hmm. mają y, większy kontakt z danymi wirusami. I koty, psy mają swoje koronki, w związku z tym tak. my na podobno już żeśmy, jesteśmy troszkę, troszkę przygotowani. Bo też on mm -hmm. powiedział, że gdyby, gdybyśmy mieli pierwszy kontakt z tym wirusem, to by umarło nas 50-60%. A o. Skoro nie umarło tyle, no <laughs> i znakomita większość żyje i to dobrze tak. dobrze żyje, w związku z tym sądzę, że to jest nasz kolejny kontakt. Czyli dobrze, czyli trzeba jeść gotowane ryby, tłoczyć Czy znaczy, Inaczej, dolej, miany. jak najmniej przerabiać jedzenie. Dobrze. Czyli to, co musimy. No ryby surowo, trudno zjeść, no bo raz, że smak dwa możliwość parazytów, nie prawda? Je, Ale niektórzy są, to, tylko są też jakieś tam przerabiane, ale są często przemrażane, prawda? Mhm. Y, nie, nie smażone, bo to też o, o smażone, bo to możemy oddzielny program zrobić. O tych substancjach, które tam to w ogóle zdrada. Mięso wolno gotowane, y, Masło, a nie margaryna. Mhm. Mas, nie, nieodwrotnie. Ale nie za dużo. Też, no, nie mówię kostka dziennie, prawda? tylko pamiętajmy, że w maśle są krótkołańcuchowe te kwasy tłuszczowe. Mhm. One są ekstremalnie potrzebne dla zachowania, że tak powiem, dobrej pracy barier komórek lipidowych. Mhm. Czyli, jeżeli my patrzymy, że człowiek wymyślił margarynę po to, żeby naśladować smak masła, no bo miało naśladować, tak? tak. Biochemicznie udaje smalec. A udajemy, że smalec, mówimy, że smalec jest zdrowy. O tym też możemy kiedyś pogadać, bo tam jest sporo witaminy D, wbrew pozorom. Mm. W związku z tym, jeżeli popatrzymy na to w ten sposób, to masło jest oryginalne, yy, margaryna jest kiepską podróbką, która nie daje, nie odżywia tak, tak jak powinna. Oczywiście mm -hmm. tam porównujecie, że ja dodam to, tamto, wam to, dodam na przykład sterole sterol, bo nie ma cholesterolu, jest sterol. To się różni jednym podstawnikiem, te substancje. W nie ma aż tak wielkich różnic. W związku z tym, pamiętajmy o tym, że Magia, reklamy Trzeba i tak mieć dalej. mieć swój rozum w tym wszystkim. Czyli najmniej przerobione rzeczy, masło jest w, w ilości, nie wiem, tam, jak po, po, dodamy do, do warzyw i zjemy dwie kromki chleba rozsądnego z tym masłem, na, to nas nie zabije, chyba że rozpędzimy tą kostkę masła do prędkości, nie wiem, tysiąc na godzinę i uderzymy kogoś w głowę. To tak, to rzeczywiście to zabija, no, zgadzam tak, się, to, to jest tak. zabójcze, ale normalnie spożywane nie, bo naprawdę jest korzystne dla wątroby też. Bakterie, o które dbamy, bakterie litowe, one wytwarzają w dalszej części lita yy, właśnie maślany, kwas masłowy, który jest konieczny do konserwacji tego lita, Bo pierwsza część lita już przyswoi dla siebie. Tak. Tam nie wystarczy. Masło jest super. Dobrze. Także nie przerabiajmy tej żywności za bardzo. Dobrze, w takim razie ja życzę Państwu umiaru, wysokiej odporności. I ruszajmy się dużo, Brach żeby nie chodzić. Tak. Dziękuję pięknie, Panie Dziękuję, doktorze. Na zdrowie.